Witamy Państwa serdecznie. To jest kolejna odsłona w ramach projektu Learning from Warsaw, tak zwana lekcja trzecia. Ja tutaj będę gospodarzem tego spotkania, natomiast mamy tutaj szanownych gości. Wojciech Skrocki i Ryszard Czubak, zwany Rysią. Dobry. Witamy. Dziękujemy za przybycie. I ja właściwie jako gospodarz powinienem zacząć od przedstawienia gości, ale pomyślałem sobie, że to nie jest takie oczywiste i proste, więc poproszę przewrotnie gości, żeby się przedstawili sami, to znaczy, żeby powiedzieli to, co uważają, że o nich powinno paść. To znaczy, kim wy jesteście? Nie wiem, może Wojtek zacznie. Dobra, no więc ja chciałem powiedzieć, byłem krytykiem sztuki, ale ponieważ pisuję jeszcze w miesięczniku twórczość, więc używam formuły jestem. Proszę Państwa, ja skończyłem historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. No, potem u profesora Starzyńskiego studiowałem sztukę nowoczesną, a to był koniec lat 50. No, potem się zająłem krytyką i chętnie tutaj mogę służyć jako świadek historii pewnych rzeczy. Natomiast moje sprawy osobiste no, układają się w ten sposób, że ja jakiś dobry rok temu dokonałem oficjalnego coming outu, a tak nieoficjalnie to i tak wszyscy od lat o mnie plotkowali. No. Nie wiem, Karolu, czy chcesz jeszcze coś więcej wiedzieć, bo to w trakcie rozmowy wyniknie. Tak, to jako wstęp jest, myślę, wystarczające. A Rysiu, co ty powiesz, kim ty jesteś? Bo za każdym razem pojawia się inna notka, której wcale nie jest łatwo znaleźć i zawsze jest problem, co napisać, kim no jesteś? Właśnie, no ja też jestem przedstawicielem rodzaju ludzkiego, parzystokopytny, tak jak my wszyscy, także się niczym nie odróżniam. I też jestem przedstawicielem sztuki. Zagrałem w bardzo wielu filmach. Tam nie prowadzę dokumentacji, także nawet tam wiem, że czasami ktoś mnie spotka i mi tam wylicza, bo tam gdzieś w internecie można się dowiedzieć. W teatrach grałem przez 5 lat w teatrze Buffo Witkacego, abstrakcję postaci Witkacego, taką rolę, którą reżyser Janusz Józefowicz wymyślił specjalnie dla mnie na podstawie Panny Tutli Putli, gdzie piękną muzykę do tekstów Witkacego napisał Janusz Stokłosa. Aktualnie gram od czasu do czasu w teatrze, do Moskwy jeżdżę na deskach teatru Majakowskiego, gram w Tangu Mrożka rolę babci, bardzo to lubię grać i teraz dzwonił do mnie reżyser Jewgenij Lawrenczuk, że no, będą starania, żebyśmy to zagrali chociaż w Warszawie albo w Krakowie. No, nie tylko dlatego, że Mrożek już odszedł, no, ale myślę, że tutaj prawda, czynniki ze strony polskiej w sensie sprowadzenia tego teatru, poniesienia jakichś kosztów takich formalnych, zasadniczych, Instytut Kultury i Sztuki i tak dalej, jednak no, przyczynią się do tego, że będziemy mogli pokazać tą produkcję w Polsce, u nas, dla publiczności warszawskiej, może krakowskiej, jak się uda, z aktorami rosyjskimi gram, jedyny Polak z Polski. Czyli można powiedzieć, że aktorem jesteś, tak byś się określił. Można tak powiedzieć. Ale, no, też, znaczy, ale też tak jak pada to sformułowanie, że jesteś przedstawicielem bohemy, która wcale nie jest tak liczna i trochę jest wymierającym takim gatunkiem, no takiego po prostu bohemicznego stylu życia. Ty jesteś na wszystkich jak gdyby premierach, koncertach, wernisażach i stąd każdy gdzieś cię kojarzy. No tam, bez przesady, na wszystkich na pewno nie, bo ja, moje pokolenie, za co jestem bardzo wdzięczny, wychowałem się na sztuce z najwyższych półek artystów. Tutaj trzeba byłoby jakąś karawanę, litanię wymienić nazwisk, ale
jak będzie potrzeba, bardzo chętnie. Także mówię to po to, że los mi pozwolił obcować ze sztuką na tak wysokim poziomie, że dzisiaj, prawda, dokonuję jakiejś selekcji, wyboru, że z góry wiem, że pewnych rzeczy nie chcę oglądać, bo mnie nie interesują ani ci artyści, którzy właśnie mają tam taką formułę, ani inną, która mi nie odpowiada, ale to jest bardzo charakterystyczne, że kiedy ma się 20 lat, to wtedy wszystko się ogląda. Nie dokonuje się żadnej selekcji, żadnej krytyki, bo jednocześnie uczymy się, prawda, a potem, a już na moim etapie, na moim poziomie, no to już dokonuję, także to jest tylko taki maleńki trend, że wszędzie bywam, no nie jest to do końca prawdą, ale... Ale kojarzą cię właśnie ludzie z różnych miejsc. Ja właśnie teraz, może też się tak wytłumaczę, też to Wojtek mówił, dlaczego w takim zestawie tu jesteśmy, też portrety, które tu widzimy, są jak przywołaniem was jako postaci, to wcale nie jest takie oczywiste, ale Wojtek tuż przed spotkaniem powiedział, że wy się gdzieś tam cały czas mijaliście, ale on się bał. I ja trochę rozumiem, czemu on się bał, bo ja się ciebie też kiedyś bałem. I może Wojtku powiesz, o co to chodziło. Wasza strata, a mój zysk. Dobra, więc... Jakbyście się bali. Moment. Bywał zawsze na wszystkich wernisażach, również tych, na których ja byłem albo robiłem jakąś wystawę. No i po prostu pojawienie się Rysia to był potworny stres, żeby się nie przywitać, żeby w ogóle jakoś było tak, że się nie znamy, nie wiemy, nie widzimy się. To były jakieś takie szalone zabiegi, żeby się skutecznie mijać. No i tyle. Dlaczego? A dlatego, że Rysio po prostu krzyczy. No, lęk przed demaskacją. No właśnie, a to jest twoja jakaś strategia, technika? Taki ekshibicjonizm, który miał jakby wywołać taką sytuację, że nie jak na przykład niektórzy, czy wiele osób myślało, że ja nawet no, spotkałem się z takimi komentarzami, że ja obrażam ludzi. Przecież to jest, ludzkość jest tak stara jak świat. I jeżeli nie ma nic gorszego, kiedy człowiek wstydzi się siebie samego, zwłaszcza wtedy, kiedy w ogóle powodów nie ma do wstydu, a wprost przeciwnie, żeby jestem taki i tak jak w moim przypadku, bo wydaje mi się, że tutaj mogę o sobie jak najbardziej śmiało mówić, że właśnie to, że jestem, no to ja poprzez swoje życie, poprzez swoją obecność na przestrzeni bardzo wielu lat podkreślałem to, że jestem i że właśnie tak wyglądam, jak wyglądam, bo tak wyglądam i tak chcę wyglądać. Nie jest to sztuczne, jest to bardzo naturalne. Ten, który patrzy, tak jak oglądamy obrazy, fotografii, zdjęcia, widzimy, czy one są sztuczne, czy one są naciągane, czy one są pretensjonalne, czy one mają właśnie pretensje aproporcjonalne do moich możliwości. W moim przypadku to wszystko było wyważone w bardzo naturalny, a nie pretensjonalny sposób. To jest niezwykle ważne, to co mówię w tej chwili. I ja wychodziłem z bardzo prostego założenia, że tutaj jak można na przykład, nie wiem, że ktoś ma pióro w kapeluszu, czy przedłużone rzęsy, to ja wobec tego tej osoby nie powiem jej dzień dobry. No przecież to jest jakaś niedorzeczność. No więc chciałem powiedzieć, że w porównaniu z Rysiem to moje życie jest obrazem jakiejś koszmarnej katastrofy i chyba ja tak to moje życie odbieram, ale na moje usprawiedliwienie czasy były jednak inne i nie ku temu. No. Ale właśnie, bo powiedzmy, o co chodzi, czy ty, Rysiu, na przykład masz taką intencję, że ty chcesz ludziom pomóc, wykrzykując na przykład pedał, ciota lub odmieniając przez feministyczne przypadki na głos w kinie, to nie używam. Teatrze, na... nie, bo ja mówię komplementy, mówię na przykład. Co mówisz na przykład? Bardzo ładna para, dzieci z tego nie będzie i tak jest nas za dużo, więc życzę im wszystkiego najlepszego. To są przepiękne formy, których ja używam, prawda? Nie wyzywam ani od kurew, ani od ciot, ani od pedałów. Oj, mi się wydaje, że się zdarza, ale generalnie... A, to tak delikatnie między wierszami. Karolu, ty znasz moje życie.
które jest długie i pokomplikowane, więc raczej zadawaj mi pytania, bo tak samemu to pojechać nie bardzo można. No tak, znaczy to zdecydowanie wy działacie trochę na takich kontrastach, bo Rysia mówi tutaj, że to jest te otwarte życie, te wernisaże, a ty też byłeś totalnie na wernisażach i też to miasto jakby przenikaliście się razem, natomiast tak jak mówisz, w jakimś ukryciu. Ja chciałem pomału dojść do tego właśnie niewidzialnego miasta, czyli też jak wyglądają te miejsca, których w większości już nawet nie ma. Czy w ogóle trudno przyjąć jakąś formę, o której możemy mówić. My mówimy teraz queerowe, czyli takie nieheteronormatywne, które nie są typowe, nie są heteroseksualne, ale każda z tych definicji jakoś to ogranicza. Natomiast chciałem może zacząć też od próby zbudowania takiej mapy Warszawy, takich miejsc, które dla was były gdzieś szczególne, a które nie są wcale oczywiste. Ja pamiętam, że ty, Wojtku, wspominałeś między innymi o łaźni pod Mesalką jako takim dziwne miejsce, które tobie bardzo zapadło w pamięć. To były chyba lata 60., tak? Czy chodzi ci o Mesalkę? Tak. Więc to akurat w tym przypadku, ja tam chodziłem w latach 70., no niewielka różnica, może 8-9 lat. To była niesamowita przede wszystkim sceneria. Ta przestrzeń podziemna, w moich wspomnieniach dosyć duża, oświetlona reflektorowo z góry, a jednocześnie absolutnie ciemna we wnętrzu. Jakieś baseny, do których można było nurkować z zimną wodą, ciepła woda i tak dalej, ale w sumie po prostu wszędzie łazili nadzy faceci. No i to była taka szczególna aura. Ta łaźnia była w środy od 9 do 12 w południe wyłącznie dla gejów. Z tym, że oczywiście to nie było nic formalnego, to było wszystko na zasadzie gadania i że po prostu te rzeczy się wiedziało. Bo ty, pamiętam, też opowiadałeś, że to są właśnie takie wyznaczone godziny, gdzie się heterycy tak zwani bali pojawiać, ale znowu, że jak z Rysią rozmawiałem, to on troszeczkę kwestionował to, tak? Ty inaczej to zapamiętałeś? Czy w ogóle bywałeś w tej łaźni? No, z kolei to moje urzędowanie w tym miejscu, to na działalność stażem, koniec lat 60., lata 70., every time, do zamknięcia, czyli do końca lat 80. Łaźnia u Lucyny Mesal zbankrutowała, w cudzysłowie, ponieważ była dotowana przez państwo, przez Urząd Miasta. Przestali, węgiel bardzo podrożał, tam, prawda, łaźnia była para rzymska, sucha, mokra, na węgiel. Przestali dawać dotacje i tak pomału została tak zamknięta, ale z tego, co sobie przypominam, tam było, to było piękne podziemie, to wnętrze, tam były oryginalne takie majoliki z kafli, takie półrzeźby faunów, półbogów starożytnej Grecji. Nie wiem, co się z tym w ogóle stało. W każdym razie... Jest sklep teraz w ogóle. Luksusowy sklep z ubraniami i część tych kafli jest zachowana. To jest bardzo dziwne miejsce. Nawet basen jest dalej. Ale właśnie w konfrontacji tych wspomnień mnie zainteresowało, że jednak trochę inaczej pamiętacie. To dobrze, że tam zajrzałeś. No, tak, tak. Więc ponieważ nie było takich sensu stricte różnych klubów, więc ta łaźnia stanowiła niejako takie targowisko próżności przy okazji oblucji nagich ciał. Mówiło się, prawda, kto z kim za ile, w jakiej pozycji, jedna pani, drugiej pani i taki bazar Różyckiego, za przeproszeniem, tylko łaziebny. I były w ogóle kilka było łaźni. Była, to ja wiem i powiem za chwilę o innej. Nie będę ci przerywał, tylko zwracam honor. Podejmuję wątek. W każdym razie może tylko jeszcze tak powiem odnośnie Mesalki, że trochę tak w takim
dowcipkując, ale w tym dowcipie będzie naga prawda, nomen omen, to znaczy przychodzili tam panowie hetero, którzy na widok, jak zabawiają się homo, stawali się homo. No więc, między innymi Adam też się do tego, ja mówię, przecież jak wrony, to proszę krakać, jak i ony. Tak to ja humorystycznie. Chciałem powiedzieć, że wnętrza tej mesalki na mnie zrobiły przede wszystkim ogromne wrażenie w sensie plastycznym, bo to był jakiś nieprawdopodobny film. Nastrój tych wnętrz, mrok, ale przeniknięty reflektorowym światłem i tak dalej. No i to wszystko, co się tam działo. Mówiłeś też, że tam był jakiś specjalny zakątek sadomaso, to prawda? No tak, tam był taki kącik, to znaczy jak ktoś miał pieniądze i chciał mieć tę przyjemność, to brał masaże. I masażysta masował, ale jak dostał odpowiednie dodatkowe pieniądze, to wyciągał bat i lał po prostu. No ja tak z bliska tego nie widziałem, bardziej jakoś słyszałem, znaczy to było widać, no ale z pewnej odległości i to było jak gdyby coś tak daleko, żeby na to nie patrzeć, nie podchodzić, no, coś takiego. Jeszcze mówię, że tam było jakieś piętro, tak, gdzie się tam odparowywało? Czy... Znaczy ja już nie pamiętam, jak to było przestrzennie, pamiętam raczej jedną przestrzeń, ten basen, do którego jak skoczyłem, to się ciężko zaziębiłem, bo woda była strasznie zimna w nim. No i był jakiś taki, nie wiem, jeden czy nie jeden pokój, do którego wszedłem i zobaczyłem tam leżącego na ławce, czy na ławie, kogoś, kto mnie szalenie stremował, dlatego że miałem wrażenie, że to był jeden mój znajomy, może kolega to za dużo znajomy, który wplątany w jakiś okropny proces polityczny był 2,5 roku w więzieniu i ja go wtedy, jeżeli to był on, no zobaczyłem i tak myślę sobie, no jakaś potworna sytuacja, bo niezależnie od tej jakiejś niejasnej relacji nas obydwu w tej przestrzeni, to jeszcze on po wyjściu z więzienia patrzy na mnie jako na tego, co w tym więzieniu nie był. No i stałem przerażony, patrzałem, wreszcie uciekłem stamtąd. Mówiłeś też, że były właśnie inne łaźnie, chyba wspominałeś na ulicy Chmielnej, tak? Tak, tak, no ale to już jest taka bardzo konkretna sprawa. Tam była łaźnia, nie wiem, może jakiś lat po niej jest, ale nie sprawdzałem. Zburzona, całkowicie zburzona. I tam jest postawiony hotel i jest Instytut Goethego. Ale nie ma śladu. To było w miejscu, gdzie Chmielna dochodziła do Brackiej, prawie, po lewej stronie, tak. I cały dowcip tego polegał na tym, że tam był również pokój dwuosobowy lub dwa pokoje dwuosobowe, już ile nie pamiętam, na razie był pokój dwuosobowy. No i po prostu z kimś umówionym można było tam pójść. Ja tam parę miesięcy chodziłem z jednym kolegą. A mówiłeś, że to też było tak, że to było w godzinach pracy i trudno było się wyrwać, tak? To był problem, że tam można było pójść, tylko bo łaźnie zamykali już, nie wiem, o 6 czy o 7 wieczorem. Także tam się szło gdzieś koło 2, 3, czyli w sytuacji no już wcześniej umówionej z kimś. Tam się nie szło z Placu Trzech Krzyży, powiedzmy, jak Mariusz Kurt sobie to wyobrażał, że z Placu Trzech Krzyży się szło do tej łaźni, bo ona była wtedy zamknięta. To może jeszcze opowiedzcie wasze historie w ogóle o tym Placu Trzech Krzyży, bo on też się przejawia w różnych historiach jako taki główny punkt. Ale ja może, jeśli można, to jeszcze chciałbym tutaj uzupełnić szanownego pana. Tam jeszcze powrócę do tej mesalki. Też będzie troszeczkę na wesoło, bo więc tą łaźnię obsługiwana była przez takich panów Janków.
To były takie przygłupy trochę świnopas, świniopas. I oni to właśnie obsługiwali. Byli od rana pijani, bo tam te stare cioty ich rozpijały, ale rzecz cudowna, że oni tak pamiętali, gdzie kto, który się rozebrał i komu klucz do garderoby, nie było wypadku, żeby się pomylił, żeby ktoś kogoś okradł, żeby jakieś, prawda, były tego typu sytuacje, więc no, musieli być, pod tym względem byli niezwykle profesjonalni. I tam była hierarchia wartości. Polegała ona na tym, że no, do łaźni przyszła pani doktorowa, pani mecenasowa, pani profesorowa, no to rodzaju męskiego naturalnie. I oni wtedy dostawali lepszą kabinę, pseudosalon, który się składał tam z jakichś drewnianych desek, ale powiedzmy, że miał o metr większą powierzchnię. Dostawał bardziej eleganckie dessous, typu szlafrok czy, prawda? A jak przyszła osoba anonimowa albo jakaś łajza, to dostawała kawałek szmaty. Ale Rysiu, ja chciałem jeszcze ciebie zapytać na okoliczność jednej rzeczy. Jak widzę, to przed oczyma. Tak, nie, no na okoliczność jednej rzeczy, która budziła pewne moje wątpliwości. Mianowicie, kiedy wychodziłem, tam był taki pokój odpoczynkowy i tam faceci po kąpieli leżeli w pościeli i odpoczywali po kąpieli, natomiast herbatę podawały 10-letnie chłopaki. I mnie to, znaczy, mnie to jakoś... Nie pamiętam tego. Słuchaj, ja tam tylko zajrzałem, postałem chwilę w drzwiach i widziałem tych 10-latków noszących wszystkim do łóżek herbatę. I tutaj to już, tak, no, co innego, prawda, tam dorośli i tak dalej, no ale ci 10-letni to już trochę moją uwagę zwrócili. No te takie, co wspomniałem, bardziej eleganckie dessous, dlaczego dostawali te mecenasowe, doktorowe i profesorowe, bo łapówkę dawali ogromną. Oni wiedzieli tam 5 razy tyle, co bilet wstępu kosztował, za to, że dostała lepszy szlafrok i to na tym to polegało. A jak przyszedł nędzarz, no to szmatę dostawał. On wiedział już, ten Janek, jeden z drugim, parobek, co, po kim się może spodziewać. No, zaczęliśmy trochę mówić o Placu Trzech Krzyży, ale ja chciałem jeszcze skończyć sprawę tej mesalki, bo wydaje mi się, że to taka dosyć kluczowa sprawa. Natomiast Plac Trzech Krzyży to był no, taki centralny punkt spotkań i jednocześnie jakiś cały wymiar udręczenia kondycji gejowskiej. To jest poniżenie. Tam po prostu było się okropnie poniżone. Ale w jakim sensie? W sensie tego, że w ogóle to było to jedyne miejsce, że to był taki kibel, który... No wszelkiego rodzaju. W tej chwili jest to ogromne błogosławieństwo klubów z dark roomami, a wtedy wszystko było zakazane, więc jeżeli się kogoś, i tutaj użyję formy, zapoznało, bo taka forma gramatyczna była wtedy używana, zapoznać kogoś, nie z kimś się zapoznać, tylko zapoznać kogoś. No więc jeśli się kogoś zapoznawało, to dalej był problem, co robić. Oczywiście dialog wyglądał w ten sposób, masz dokąd pójść? Nie, no ja też nie, no to co dalej, prawda? I były przeważnie jakieś takie sytuacje, żeby pójść tu czy tam, jakieś łażenie po bramach, krzakach okropnych, tych ogólnych ubikacjach i tak dalej. To było po prostu jakieś dno upokorzenia ludzkiego, za które odpowiadał system spychający to wszystko no właśnie na taki poziom. Nie było klubów. Znaczy były różne miejsca gejowskie, bardzo zakonspirowane, ale tam się tylko zapoznawali ze sobą, no i potem się coś działo. Natomiast nie było takich miejsc jak w tej chwili.
te nasze główne kluby, które dysponują oczywiście darkroomami i tak dalej, gdzie jest, że tak powiem, wszystko od początku do końca. A prywatne miejsca, tak jak właśnie mieszkania czy... No z prywatnych mieszkań no to różnie było, natomiast ja pamiętam z prywatnych mieszkań rzecz, o której akurat chciałbym powiedzieć, żeby upamiętnić osobę, po której być może żaden ślad nie został. W latach 60. był dosyć znany taki, pardon, pedał, Krzyś Łomacki, który świetnie śpiewał takim bardzo kobiecym głosem arię Monteverdiego. Ja nie wiem, jak się ten głos nazywa, alt, nie alt, coś takiego, ale to już nieważne. W każdym razie Krzyś śpiewał arię Monteverdiego i jako taki był zapraszany na różne przyjęcia. Ja miałem szczęście być raz w takim ściśle prywatnym towarzystwie paroosobowym w prywatnym mieszkaniu, gdzie Krzyś był zaproszony i śpiewał, to był jego taki popisowy numer, Arie lasciate mi morire, z Ariadny na Naxos. I robi to genialnie, znakomicie, znany był z tego Monteverdiego i sądzę, że ślad po nim, po tym Krzysiu nie został. Ale to były bardziej właśnie takie prywatki czy spotkania? Bo pamiętam, że ty, Rysiu, to wspominałeś jeszcze o hrabim, ale też o innych miejscach, tak? Co... No właśnie tutaj jeszcze jakby kontynuując, co pan Wojciech przed chwilą mówił, to z tymi miejscami, dokąd pójść i tak dalej, więc to rzeczywiście był problem. Były takie salony w Warszawie. Ja już nie dosięgałem tego poziomu. No tak króciusieńko powiem, nawet tutaj troszkę polecę nazwiskami, ale to na tej zasadzie, że nikogo nie obrazi i do niczego się nie przyczyni, mianowicie to były takie mieszkania, salony, nawet śmiało mogę to porównać, cofając się jeszcze do XIX wieku, jakie były salony, które gromadziły prywatne ludzi kultury, bo pojęcie klubów przecież kompletnie było nieznane, jak na przykład u nas Deotyma, Jadwiga Uszczewska czy Maria Kalergis, Muchanowa, czy w Paryżu George Sand, więc to no może wystarczy te nazwiska mówią same. I potem właśnie już mówiąc o Warszawie powojennej, ludzie sztuki, którzy byli właśnie, nie wiem, to byli reżyserzy, tancerze, muzycy, malarze i tak dalej. Wielu z nich miało piękne mieszkania, duże, ładnie wyposażone, biblioteki, pytoteki, piękne obrazy, malarstwo. I tam oczywiście były przeważnie raz w tygodniu były takie spotkania, bo wtedy, żeby w soboty najwięcej każdy miał czas, można było długo pobyć ze sobą. Naturalnie trzeba było być zaproszonym. Na przykład jeżeli dana osoba, która była zaprzyjaźniona, a przyprowadziła drugą osobę, no to w pewnym sensie była odpowiedzialna za tą osobę, którą wprowadza. Właśnie między innymi był taki pan, który jeszcze żyje, już bardzo jest schorowany, tam na pewno znasz, ta Grzegorz Lasota, który był współtwórcą magazynu kulturalnego Pegas, który w 1957 roku powstał, on właściwie założył, to był znakomity magazyn, wspaniały, dotyczył w ogóle kultury, w ogóle, a więc muzyki, poezji, literatury. Ja występowałem czasami ze sprawami o sztuce, o plastycznym. Tak, Andrzej Osenka, prawda, jeżeli chodzi... Ale wtedy to już kto inny prowadził, kiedy ja tam, no mnie... Aha, tak. I właśnie pan Lasota miał taki apartament, taki salon na rynku Starego Miasta, gdzie tam właśnie bywała młodzież ze szkół teatralnych, balet, tancerze z opery,
Gerard Wild, na przykład Krzysio Kolberger, jeszcze, który był studentem jeszcze w ogóle szkoły teatralnej, to był jakiś, mógł być 70. rok. Więc, no ale to dotyczyło jednak zamkniętego grona, bardzo ścisłego tam. Bardzo zamknięte grono, właśnie. To nie był żaden spęd, to nie były domy otwarte, ale często właśnie ci ludzie tego typu, jak tutaj na przykład wymienię takiego aktora, który już dawno nie żyje, bo to nazywał się Karol Hanusz i on śpiewał, występował z Hanką Ordonówną na przykład przed wojną w kabaretach warszawskich. I bywał tutaj w tych takich lajkonikach, melodiach przy Placu Trzech Krzyży, po których już nie ma śladu, tylko są jakieś tam domy mody dla oligarchii, stoją puste całą dobę, nikt tam nie kupuje, wejdzie i wyjdzie i nie wiem, kto za to płaci, więc tak zwane czyste pieniądze. I on, właśnie pan Hanusz też zaprosił do siebie do domu na przygodną schadzkę z parku pobliskiego, tak. Prawda? No i to się skończyło niestety zamordowaniem. Z tego co pamiętam, to chyba do dzisiaj, a jest to sprawa sprzed chyba 50 lat, może około. Nie przypominam sobie, żeby to zostało wyjaśnione. Drugą taką damą, która była pokolenie Karola Hanusza, to był Henryk Hrabia Roztworowski, który też był aktorem w przedwojennych kabaretach i który między innymi napisał Groszki i róże dla Ewy Demarczyk, to już tak bliżej naszych czasów. I on z kolei, jak już kultura ruszyła tak dosyć mocno, silnym takim akcentem po 56 roku, zaczęli przyjeżdżać do sali kongresowej artyści tego formatu, co Paul Anka, Helen Shapiro, Connie Francis, Tino Rossi, wspaniały śpiewak, który już, bo to i właśnie hrabia Henryk Roztworowski wprowadzał ich na scenę, był frankofonem, mówił przepięknym językiem, przepiękną francuszczyzną, jednocześnie tłumacząc i on był też bywalcem tych miejsc. Jemu akurat się przyszło odejść w sposób naturalny, ale też tam bywał. Bywali tacy ludzie, którzy zostawiali takie nazwiska jak Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Zawiejski, Antoni Słonimski, Jerzy Andrzejewski, którzy zostawiali autografy na ścianach. No, w Paryżu jest to niemożliwe, bo idziemy do Café Flore czy do różnych miejsc Montmartre i widzimy, że na tym fotelu siedział Cocteau, prawda? A już jakieś napisy na ścianach czy w toaletach, to niemożliwe, żeby one zostały zmazane, zniszczone czy zlikwidowane. No więc tak to się ma do naszej kultury. Może tak z innej pozycji, bo ja do takich sfer nie należałem niestety, powiedzieć, że nieraz młodzi pytają mnie o nastroje społeczne w tamtych czasach wobec ludzi homo. No więc sytuacja była taka bardzo niejednorodna. Jeśli ktoś należał do elity, to mu wszystko uchodziło, że tak powiem, w porządku. I chciałem podać jako przykład, że na przykład Artur Maria Swinarski nie wahał się po spuszczeniu kurtyny w swojej sztuce, wyjść przed kurtynę i kłaniając się publiczności powiedzieć: jestem największym parodystą i pederastą świata. Chodzi o to, że jego powiedzenie było bardzo szeroko powtarzane z ogromnym aplauzem. Natomiast jeśli ktoś dużo mniejszy by chciał podskoczyć, to już nie mógł podskoczyć, bo konsekwencje były zbyt przykre. A jak w ogóle wyglądały takie spotkania? Bo mówisz o tym całym tle, jakie osoby mogły prowadzić taki salon. Czy to było takie rzeczywiście bardzo kulturalne, czy wręcz przeciwnie, to były już takie orgie hardkorowe i jedyne miejsca, gdzie może się odbywać seks poza tymi toaletami? No tak, to było przewidziane w scenariuszu nałożnictwo.
tylko że ono było przepięknie okraszone, bo preludia były, rozmowy o sztuce, słuchało się muzyki, płyt, które tam cioty jeździły za granicę, bo dostawały paszporty, jak właśnie należały do wyższej hierarchii, przywoziły stamtąd płyty i snobowało się na to, na tych na artystów, na przebojów z tamtych czasów, gdzie nawet w radio można było posłuchać w takiej audycji cyklicznej pana Lucjana Kiedryńskiego, prawda? Rewia muzyki. I tam właśnie na przykład ja, to tam od niego po raz pierwszy poznałem i Connie Francis, i Erte Kitt, i Dalidę, prawda, i Franka Sinatrę, i Peggy, i Brendeli, i Peggy, bo to dwie różne panie, także samemu mi się język plącze, ale wiem, co mówię. Helen Shapiro, Cliff Richard, to wszystko. On, prawda, prowadził taką audycję, którą komentował, mówił, to przepięknie o tym opowiadał i tam właśnie, no i ja poznawałem, przecież ja też kiedyś przecież miałem 10, 12, 15 lat, przecież nie od razu mam 100, prawda? Ale to mówisz, że to było na taką przynętę, tak, ta kultura? No tak, i to alkohole w barze, stałe trunki w ogóle, których jakieś, prawda, niezwykle wykwintne, koniaki. Ale też bywałeś u tego hrabiego? Proszę? Bywałeś u hrabiego? Nie, nie, ja mówię, teraz mam na myśli, jeśli chodzi o moją osobę, to właśnie Grzegorza Lasotę. Tak. Czyli to były To mnie się nie zdarzyło, bo ja nawet ja byłem za młody, to byłaby pedofilia, także bez przesady. Teraz taka modna, nareszcie, przecież pedofilia jest tak stara jak ludzkość, a nareszcie XXI wiek pojawił się pedofil i to jak pluskwy, zwłaszcza w klasztorach i w klerze. Tutaj Wojtek pewnie mógłby coś powiedzieć. W sutannach nagle pedofile się narodziły. Jeśli chodzi... za hipokryzja, jaka... Purytanizm, obrzydlistwo. Świat aktorski, no to mnóstwo dowcipów chodziło o Adamie Pawlikowskim, prawda, który słynął z tego, że do późnego wieku miał świetną figurę, sylwetkę i taki 50 parę plus, a wyglądał na 20 lat. Tak. A jeszcze tylko... Ale tak, wszyscy, że tak powiem, strzępili sobie języki w oplotkowywaniu go, ale nastroje społeczne wcale nie były takie, żeby ktoś mniejszy mógł sobie na cokolwiek pozwolić. No niestety ta presja była straszna. Ty mówisz ciągle o tej najwyższej warstwie kultury, a nieco niżej to już był potworny terror. Ale czyli ty jakby, Wojtku, mówisz, że tylko ten plec Trzech Krzyży, tak? To było to miejsce, bo próbujemy też spojrzeć na to... Słuchaj, Karolu, to było jednak główne miejsce dla Warszawy. Dla Warszawy to było główne miejsce, poza tym tam bardzo ułatwiało sytuację to, że wtedy było dookoła bardzo dużo wystaw, na których były rzeczy no takie zwyczajne, które można było oglądać. W tej chwili tam są super eleganckie magazyny, które się mija nie patrząc na to. Natomiast wtedy były te wystawy z różnymi rzeczami, co szalenie ułatwiało sytuację, bo można było wejść do tak zwanego blaszaka, stanąć na chwilę, wyjść i gdzieś pod oknem którejś z wystaw czekać, aż ktoś do mnie wyjdzie i podejdzie i też zacznie oglądać wystawę, a potem coraz bliżej to oglądanie, potem jakieś zagajenie, no i tak to. Takie oszustwa matrymonialne, taka sprytka, która dotyczy właśnie tej orientacji ludzi. Ona jest bardzo charakterystyczna, ale jeszcze... Tylko słówko co do właśnie Artura Marii Swinarskiego. To był w ogóle tak cudowny człowiek z innej epoki, ale w tym to najlepszym. I on się przyjaźnił z Mają Berezowską, genialną artystką, malarką, rysownikiem, bardzo niedocenioną za życia.
Odprowadziłem ją na tamten świat w 75 roku. Mówię to po to, bo pochowana jest razem z mężem na Powązkach tutaj tych wojskowych, komunalnych, który był inżynierem kolei transsyberyjskiej, jej mąż, mąż Maji Berezowskiej, a 10 osób odprowadziło ją na cmentarz. I w tej garstce byłem ja. Tam między innymi pamiętam Witka Gruce, tancerza, wybitnego choreografa, zmarłego stosunkowo niedawno w Skolimowie. Nie wiem, kto tam jeszcze odprowadza, ale garstka ludzi, więc tak to czasami wygląda. To też było związane z tym, że ona, prawda, żyła w Polsce Ludowej, a projektowała, rysowała i reprezentowała sztukę, podkreślając cudowny erotyzm, przepiękny, bardzo śmiały, pozbawiony jakiejkolwiek fruteli. Słuchaj, czy ty... Bajki La Fontaine'a, tam Decameron, ale Boccaccio. Czy ty pamiętasz, kto ją tak okropnie wykpił w jakimś skeczu, wkładając w jej usta zdanie, i że jestem grawką porno? To był dosyć głośny jakiś skecz. To teraz, no, kto to powiedział, prawda? Tak, no, nie wiesz, kto też to... Też mi ciężko będzie w tej chwili. Ale w każdym razie to było takie dobicie jej, ale, i sprawy. No tak, ale to nawet że jeżeli... ona jest grawką porno. Jeżeli nie powiemy nazwiska, to była prześladowana w takich białych rękawiczkach. Utrudniano jej wystawy, prawda, robiła, no ale tym niemniej, no... Jej dzieło pozostało, cudowne ilustracje, scenografie baletowe, gdzie bardzo podkreślała piękno ciała ludzkiego, a zwłaszcza męskiego, co wcale nie znaczy, że lepsze czy gorsze, czasami jest lepsze. Ale u niej to było szczególnie podkreślone. Właśnie wracając do tej erotyki, tego ty, Wojtku, przygotowywałeś wystawę, o której rozmawialiśmy, wokół erotyki, ale mówiłeś, że ona też była w jakimś sensie takim kamuflażem, tak? W latach 70. byłem jeszcze bardzo znanym krytykiem. W tej chwili nikt o mnie nic nie wie, ale wtedy byłem i rozważałem problem coming outu. Ale nie miałem jeszcze na to odwagi i postanowiłem zrobić wystawę, która będzie jakoś oscylowała wokół... No, czegoś, co nie tak, ale nie będzie powiedziane do końca. I ja tam na tej wystawie, to była w galerii Pokaz wystawa, w 78 roku w maju, zresztą o tej wystawie przypomniał mi Krzyś Zaremski, który był moim wielkim przyjacielem wtedy i w Nowym Jorku znalazł w swoich szpargałach katalog tej wystawy. Ja tam robiłem jakieś takie klimaty aluzji, coś do masturbacji, coś tak, ale nie miałem odwagi, że tak powiem, na jakiś właściwy coming out, tylko stwarzałem taką aurę czegoś nie tak. No i tam główne zdjęcia to były Natalii Lach-Lachowicz, która była we wspaniałym futrze, ale mniej więcej zupełnie naga i to futro się tak rozchylało, także można było sobie popatrzeć. Tam jeszcze były inne rzeczy podobnego typu. Byli sportowcy Ewy Kurylu, z którą się wtedy przyjaźniłem, ale jacyś tacy sportowcy, no w jakichś takich atrakcyjnych pozach raczej, ale to wszystko było, jak mówię, takie niedopowiedziane. Natomiast kluczem wystawy było moje zdjęcie z jesieni 1944 roku, gdzie ja byłem taki, no jak to za okupacji się chodziło, w bryczesach i grubej marynarce takiej wełnianej i trzymałem na ręku królika, o którym to króliku Andrzej Lachowicz, jak się przypatrzył, to krzyknął do mnie: to jest najbardziej erotyczne zdjęcie, jakie znam. To był królik tak odtąd gdzieś i taka fajnie ta jego głowa była i tak dalej. To niesamowite dosyć zdjęcie.
Ja znalazłem to zdjęcie w moich szpargałach i mówiłem Karolowi, ale jakoś nie pomyślałem, żeby je przynieść tutaj. Niemniej zdjęcie jest opisane, że było kluczem tej wystawy i tam był taki kawałek moich wspomnień, znaczy fikcyjnych wspomnień, bo ja często opisywałem fikcyjne wspomnienia. I tam była taka przypowieść moja z czasów okupacji, że przed naszym oknem w małym miasteczku były okna kościoła, gdzie chór ćwiczył i ćwiczył te frazy choralne i że ja strasznie chciałem podejrzeć tajemnicę sztuki i prosiłem jedną z tych uczestniczących w chórze, żeby mnie tam jakoś przeszwarcowała. I miałem o 7 czekać na nią przy wejściu do kościoła, ale byłem tak jakiś rozgorączkowany tym, co mnie czeka. Poszedłem na dworskie stawy i wpadłem do wody. Ponieważ była już prawie zima i musiałem pędzić do domu i przebrać się, więc na umówione miejsce się nie stawiłem i klucz wszystkiego i wszystko pozostało tajemnicą. To, że to było tak jakoś sformułowane, że niby tajemnicą pozostała istota sztuki piłowanej w tych frazach choralnych, ale też i związek heteroseksualny po prostu. To było jakoś tak czytelne w tym tekście. I to już kończę o tej wystawie. Ja wtedy załatwiałem, 78 rok, załatwiałem przyjęcie mnie do klubu inteligencji katolickiej i uważałem, że lojalność wymaga tego, żebym powiedział, że taką wystawę mam tu zaraz obok na krakowskim przedmieściu i jeden z panów, no nie wymienię nazwiska, choć jest w moich pamiętnikach, zapytał się tylko ostro, panie Wojtku, czy tam są jakieś perwersje? Ja powiedziałem tak. No i od tej pory nie rozmawiał ze mną do dzisiaj, choć żyje. No właśnie, ale tak jak z tego, co mówicie, to są jakieś takie pewne niuanse, nie do powiedzenia, czy to było dla przeciętnego warszawiaka to było całkowicie ukryte pod ziemię, czy jednak nie? Czy to, jednak grono artystyczne odczytało tę sprawę, między innymi dla mnie bardzo ciekawa artystka Anka Mizeracka, o której nic nie wiecie, proszę. Potem zerwała ze mną na jakiś czas znajomość, powiedziała: Wojt, ja nie przypuszczałam, że ty coś tam i tak dalej jesteś taki. Ale też zacząłeś mówić właśnie o tym kościele, to był jakby taki duży temat twojego życia, nie? W ogóle... O kościele, a nie jako budowli. Nie jako budowli bynajmniej. Jako budowli. Nie, więc w ogóle to... No, a propos też tej hipokryzji, o której tu Rysia mówił właśnie. Tak. No o hipokryzji to może ja zacznę jeszcze od czasów studenckich, a potem szybko zjadę na ciąg osobisty. Po prostu na naszym roku studiów, a myśmy studiowali historię sztuki w latach 53-57, bardzo ulubione było śpiewanie takiej piosenki: nas jest 12, was jest 12, więc założymy klub pederastów. I to było coś tak niesłychanie żarliwie śpiewane i przez kolegów i ja widziałem, że oni wszyscy aż kipią tym, żeby dokopać tym pedałom. No i oczywiście mowy nie było, żeby się z kimkolwiek zdradzić, czymkolwiek, mimo że w tak zwanym starym buwie, czyli co było wtedy dla mnie biblioteką, no tam wisiały różne ogłoszenia w publikacji. Ale przechodząc do spraw osobistych, ja na tle tym wszystkim przeżyłem potworny dramat, dlatego że ja byłem wychowany w takim bardzo katolickim środowisku, przeciwko któremu się musiałem zbuntować. Między innymi w klasie przedmaturalnej ja poszedłem do kościoła, stanąłem przed ołtarzem i powiedziałem do Boga: stworzyłeś mnie na potępienie, to ja ciebie odrzucam.
I od tej pory byłem niewierzącym, jakkolwiek kręgi katolickie uważały, że ja wtedy uległem zmasowanej propagandzie marksistowskiej, skoro porzuciłem wiarę akurat w 1952 roku. No. Potem ja byłem jako niewierzący i dopiero w latach 60. zacząłem odczuwać jakieś potrzeby duchowe, a ja wtedy byłem związany przyjaźnią i jako krytyk z kręgiem Andrzeja Urbanowicza w Katowicach, który był takim kręgiem awangardowo-buddyjskim. No i ja tam przystałem, wyznawałem buddyzm przez jakiś czas. Tam był specjalny mistrz, który, tam to obchodziło buddyzm zen, bo przecież jest kilka odmian. Tutaj mała uwaga, że buddyzm po II wojnie światowej święcił te światowe triumfy wskutek okupacji Japonii przez Stany Zjednoczone, bo po prostu wielu oficerów amerykańskich w Japonii stykało się z buddyzmem i to przeszło do cywilizacji zachodniej. Ale więc tak, ja byłem buddystą i potem jednak zastanawiałem się i zdecydowałem wrócić do wiary chrześcijańskiej, katolickiej. Zaczęły się różne dramaty na tym tle, no, które już niech będą moją prywatną sprawą. I to tak trwało do progu tej quasi demonstracji, jak mówiłem o tej wystawie. Nie, bo tam wspominałeś, że jak w Częstochowie przez jakiś czas mieszkałeś, tak? O tych różnych pouczycielach, no, którzy coś tak, innego ale robili, to innego. Było autentyczne wygnanie. Po prostu ja jako krytyk w momencie przemian solidarnościowych pracowałem w piśmie Projekt. To był znakomity magazyn plastyczny, zaliczany do najlepszych pism plastycznych świata. Niemniej na zebraniu naszego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki w Radziejowicach w 1981 roku, jeszcze w styczniu, wszyscy pracujący w pismach wydawanych przez RSW Prasa zostali określeni jako propagandyści komunistyczni. Dla mnie ten cios, określenie mnie jako propagandystę komunistycznego, no był właściwie najstraszniejszym ciosem, jaki w życiu zafasowałem, a wtedy jakieś certyfikaty uczciwości, no, wystawiało duszpasterstwo środowisk twórczych, czyli ksiądz Wiesław Aleksander Niewęgłowski, który był takim naszym szefem. No i on, kiedy ja wyszedłem z tego komunistycznego projektu, skierował mnie do pracy w tygodniku Niedziela w Częstochowie, gdzie już do emerytury pracowałem. Po drodze